Cześć, witamy na kolejnym nagraniu z cyklu Figurki Szymona i Zuzi. Z tej strony Szymon oraz Zuzia. Dzisiaj przedstawimy Wam figurkę Shazam. Shazama. Jest to super bohater, który ma bardzo fajną białą pelerynę. I dla... się zmienia. Tak. Ja dla porównania mam komiks Moc Shazama z kolekcji Bohaterowie i Złoczyńcy. I tutaj Wam przeczytam, jakimi mocami dysponuje Shazam. Jest to mądrość Salomona, siła Herkulesa, wytrzymałość Atlasa, moc Zeusa, odwaga Achillesa oraz szybkość Merkurego, czyli Shazam. Poczekaj, jeszcze muszę się zmieniać. Dobrze, to ja będę tutaj pokazywał komiks, a w tym czasie Shazam dokona przemiany. No komiks, jak to fajna, twarda oprawa, jak w tym cyklu. Już jestem. Tak, wracamy do figurki Shazama. Pokaż się, Shazamie. Czekamy wciąż. Na razie nie ma go. Gdzie jesteś, Shazamie? Już jestem. Shazamie, co ty masz? Filiżankę. Filiżankę dość spora. A co w niej masz? Herbatkę. Ułożoną w serduszko. Herbatkę ułożoną w serduszku. A co umiesz, Shazamie? Jakimi mocami dysponujesz? Latam. Jest bardzo silny. Jestem bardzo silny. Odważny. Odważny. Szybki. Wytrzymały. I potrafi się zmieniać w małego chłopca. Jak wypowie swoje imię. Shazam. I na tym chyba kończymy dzisiejsze nagranie. A pokażemy komiks? Dobrze, możemy pokazać na chwilkę komiks. To jest komiks. Pokażemy kilka stron. Dobrze, tu jest taki wstęp. Ej, tu jest bardzo ładny. Tak, tu jest spis treści. Tu jest bardzo fajna okładka. Mi się ona bardzo podoba. Zaczekaj! Przepraszam bardzo! A mój kubek zabraliście! Jaki kubek? Co się stało z kubkiem? Tu jest kubek. Dobrze. To też jest ładna okładka. Tytułowa. Mi się grafika w tym komiksie bardzo podobają, rysunki. Szczególnie w pierwszej części, bo na początek są bardzo, bardzo ciekawe. I tu się jeszcze przez chwilę pojawia największy przeciwnik Shazama, ale to pod koniec tej głównej historii, czyli... Teraz go poszukamy. Gdzie on tu będzie? O! Tu jest. To jest Czarny Adam. Jego główny przeciwnik Shazama. Albo niektórzy nazywają go Kapitanem Marvelem. I to była pierwsza historia. To jest kolejna fantastyczna okładka. Kapitan Marvel, czyli Shazam kontra Czarny Adam. I tu już są zupełnie inne rysunki. Oczywiście jest sporo dodatków. Ogólnie komiks jest bardzo sympatyczny, bardzo fajny. Ale szczegóły o tym komiksie będę omawiał na kanale Usylwka razem z moim kolegą. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółowo i mojej opinii, zapraszam tam. Zonko, czy chcesz jeszcze dodać coś o tym bohaterze? Czy na tym kończymy? Pokażę jeszcze, na czym on może znowu. Uważaj, chce się zmienić. Czyli Shazam znowu się zmienia. Co ty masz na głowie? O, rety. Shazam z kubkiem na głowie. I na tym kończymy. Do zobaczenia. Jeszcze pokażemy coś. Co? Jedną zmianę. Dobrze, jeszcze jedna zmiana. I będziemy... Czasem mógłby być... No to pokaż jeszcze na chwilę Shazama bez peleryny. Zobaczymy, czy... Ale nie mów, dobrze. Pokażemy Shazama po zmianie. No to pokaż go jeszcze na chwilkę. Tylko muszę mu to założyć, hełm. Tak jest, to jest
Shazam. I na tym kończymy. Do następnego. A na ra. Zabrak. A czego mu zabrak? No nie ma jeszcze tych piorunów, tak? No i czego? I pelerynę. No. No właśnie. Jeszcze ostatnia rzecz. Nie, ostatniego dodatka nie mam. Czego? Czego takiego? Nie masz swojego kubka? Tak. Dobra. Shazam. I pokażmy jeszcze raz komiks. I kończymy. To na razie, do usłyszenia następnym razem. Cześć!